Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Izajasz 55:8, rozdział 15, prawdziwa Kori. Poproszono mnie, abym dzieliła się na spotkaniu młodzieżowym w auli Armii Zbawienia w Hawanie na Kubie. Było to oczywiście przed przejęciem władzy przez komunistów, więc wciąż panowała wolność mówienia o Panu Jezusie Chrystusie. Był upalny czerwcowy wieczór, a aula okazała się mała i duszna. Spotkanie miało się rozpocząć o 7:00, ale więcej różnych części miasta przybywało coraz więcej grup. Nikt się więc nie spieszył z rozpoczynaniem. Jak w większości krajów latynoamerykańskich, wszystko, nawet nabożeństwa, odkładało się na manana, manana, jutro, jutro. W końcu posadzono mnie na podwyższeniu pomiędzy dwoma mężczyznami z ogromnymi bębnami. Jeden z nich, stary murzyn o białych włosach, próbował okazać swoją miłość do Pana, energicznie waląc jeden instrumentów. Z ledwością dało się wytrzymać ten dźwięk. Lider uwielbienia miał bardzo ostry głos i prowadził śpiew krzycząc, wymachując rękami oraz uderzając pulpit. Młodzi Kubańczycy głośno śpiewali, dużo przy tym klaszcząc oraz tupiąc nogami. Zanim minęła 9:00, byłam już wycieńczona i siedziałam tylko wsłuchując się. W uszach słyszałam okropne dzwonienie, a od łomotu bębnów głowa pękała mi z bólu. W końcu jednak poproszono mnie, żebym przemawiała i na sali zapanowała cisza. Rozkoszowałam się tymi paroma chwilami spokoju. Po moim wystąpieniu prowadzący przedstawił misjonarza, który przyniósł ze sobą slajdy. Wyłączono światło i wszyscy siedzieliśmy w strasznym gorąco, a misjonarz rozpoczął swój długi pokaz. Podobnie jak wielu innych misjonarzy, został poproszony o pomoc medyczną, więc wiele z jego slajdów przedstawiało tę właśnie pracę. Fotografia po fotografii oglądaliśmy kolejne lekarstwa podarowane mu przez różnych lekarzy. Tę buteleczkę pigułek dostałam od doktora Smitha. Ciągnął, później zmieniał slajd i znów mówił. A to opakowanie lekarstw przysłał mi doktor Jones. Młodzi ludzie w auli nie byli ani trochę zainteresowani oglądaniem tych pudełek, buteleczek i słoiczków. Hałas zmagał się coraz bardziej, aż w końcu był już tak wielki, że misjonarz musiał krzyczeć, żeby go słyszano. Dochodziła 22:30, kiedy w końcu skończył swoją prezentację i ponownie włączono światła. Wtedy pomieszczenie zaraiło się od latających robaków, ciem, insektów i jakichś wielkich latających chrząszczy, które brzęczały wokół nieosłoniętych żarówek, a później spadały na podłogę albo ludziom na kolana. Młodzi siadali na oparciach ławek, dzieci spały na podłodze i każdy obficie się pocił. Nie byłam w stanie już ustać. Wtedy prowadzący ponownie wyszedł na środek i zaczął głosić. Jakiś latający insekt wleciał mi do ucha, a drugi zaplątał się w moich włosach. Szukałam drogi ucieczki, ale blokowały mnie ogromne bębny. Wreszcie prowadzący zaprosił ludzi, aby wyszli do przodu i przyjęli zbawienie. Z pewnością każdy chciałby już iść do domu, powiedziałam do siebie i pomyślałam. Mam nadzieję, że nikt nie wyjdzie na środek, bo marzę, by już stąd wyjść i położyć się spać. Ku mojemu wielkiemu zdziwieniu ludzie zaczęli wstawać i wychodzić do przodu. Klękali wokół podwyższenia. W sumie uzbierało się 20 osób. Widziałam łzy w oczach niektórych młodych Kubańczyków i słyszałam prowadzącego, przemawiającego z ogromnym przekonaniem, głosem pełnym miłości. Nagle zdałam sobie z czegoś sprawę. Byłam samolubna. Liczyłam na to, że nikt nie zostanie zbawiony z powodu mojego znużenia. Mój sen okazał się ważniejszy niż zbawienie grzeszników. Och, jaką okropną egoistką byłam. Niespodziewanie moje łóżko przestało się liczyć. Byłam gotowa zostać tam całą noc, jeżeli tylko Bóg będzie działał. Cóż jednak mogłam zrobić z poczuciem winy za moje samolubstwo? Wtedy zaczęłam wielbić Boga, bo nauczyłam się już, co należy czynić z grzechami. Wyznałam wszystko Ojcu Niebieskiemu w imieniu Jezusa i poprosiłam Go o przebaczenie. Z radością wstałam oraz zaczęłam się modlić z tymi 20 młodymi ludźmi, którzy podjęli ważną decyzję oddania swojego życia Jezusowi Chrystusowi. Była 23:30, kiedy spotkanie wreszcie dobiegło końca. Następnego ranka w niedzielę przemawiałam w pięknym kościele pełnym najbardziej znaczących mieszkańców Hawany. Kiedy weszłam do tego imponującego budynku, wręczono mi egzemplarz gazetki kościelnej, którą dostali też wszyscy pozostali. Przeczytałam w niej wprowadzający artykuł na temat mojej służby, pisało w nim. Kori Ten Boom jest jedną z najbardziej znanych światowych ewangelistek. Niestrudzona i pozbawiona jakiegokolwiek egoizmu w swoim całkowitym poświęceniu dla sprawy Ewangelii.
O Panie, pomyślałam, gdyby tylko ci ludzie wiedzieli, jaka naprawdę jest Corrie ten Boom, nie przyszliby tu dziś mnie posłuchać. Powiedz im, przyszła natychmiast odpowiedź od Pana. Już wtedy siedziałam na podwyższeniu, patrząc na morze ludzkich twarzy przede mną. Ależ, Panie, jak im powiem, odrzucą mnie. Czy mógłbym pobłogosławić kłamstwo? Zapytał mnie w sercu Pan. Mogę pobłogosławić jedynie prawdę, a Ty chcesz, żebym Ci błogosławił, tak? Wtedy przyszedł czas na moje wystąpienie. Miły pastor wygłosił kwieciste wprowadzenie i poprosił mnie, żebym wyszła za ambonę. Zanim mogłam wygłosić moje przesłanie, wiedziałam, że muszę zrobić coś innego. Przeczytałam najpierw to, co napisali o mnie w gazetce kościelnej, a później powiedziałam. Czasami aż boli mi głowa od ciepła bijącego z aureoli, którą ludzie wkładają mi na głowę. Chcielibyście się dowiedzieć, jaka naprawdę jest Corrie ten Boom? Opowiedziałam im, co zdarzyło się poprzedniego wieczoru, jak to mój własny sen wydawał mi się ważniejszy od zbawienia młodych ludzi. Taka właśnie była Corrie ten Boom, powiedziałam. Co za egoizm, jaka samolubność. Dobrze jednak, że Corrie ten Boom wiedziała, co zrobić ze swoimi grzechami, kiedy wyznała je Bogu. Jezus Chrystus obmył je swoją krwią. Teraz leżą na dnie najgłębszego z mórz, przy którym stoi znak z informacją łowienie zabronione. Corrie ten Boom jest leniwa, samolubna i pełna własnego ja. Jezus, który żyje w Corrie, to całkowite przeciwieństwo wszystkich tych cech. Przerwałam. Pomyślałam, że teraz, gdy wszyscy zgromadzeni dowiedzieli się już, jaką osobą jestem naprawdę, nie będą chcieli mnie dłużej słuchać. Zobaczyłam jednak, że wszyscy pochylają się do przodu, ciekawi tego, co mam im do powiedzenia. Zamiast mnie odrzucić, przyjęli mnie. Zamiast kościoła pełnego wybitnych osobistości i znanej światowej ewangelistki, siedzieliśmy tam jako grzesznicy, którzy wiedzieli, że Jezus zmarł, aby wydźwignąć nas ku światłości Jego miłości, z błędnego koła naszego własnego ja. Bóg pobłogosławił prawdę.